Na polach kalendarza ukryłem dla Was skiny o łącznej wartości prawie 1000 zł, w tym kosę lub rękawiczki. Wybierz wolny numer od 1 do 40, zaloguj się na stronę z linku z opisu, dołącz na Discorda, zostaw suba z dzwoneczkiem i łapkę w górę pod filmem, aby wziąć udział. Powodzenia! Witam widza bardzo serdecznie. No CSGO skinsik, nowa skrzyneczka tutaj leci od razu na batelce. Testowaliśmy ją w ostatnim filmie CSGO Skinsa. Jak chcesz, to sobie zobacz, bo no już zaspoileruję, tutaj bardzo ładny nożyk dla wuja się zameldował za sporo, że tak powiem, tutaj waluty na stronie, więc bardzo mi się to podoba, tak? Bardzo mi się to podoba, bo dzięki temu jest oczywiście na ten następny opening. Generalnie chciałem coś powiedzieć, ale totalnie mi to wyleciało z głowy. A, już pamiętam, no tak to życie niestety teraz mija na tym CSGO skinsie, na tych battlach bez skrzyneczek procentowych. Poproszę jakąś, zróbmy jakąś petycję o przywrócenie tych skrzyneczek, stary. Nie mam totalnie pomysłu teraz na battle, od kiedy nie ma tych skrzyneczek procentowych. Naprawdę nie mam pomysłu, co na tych battlach mam robić. W sensie, ale jest bardzo dużo fajnych skrzyneczek, no ale wiesz, no procentóweczki. To jest to, co wuja Kroko lubi najbardziej, nie? Tam, no ja jednokrotnie ci to mówiłem, więc... No kurczę, nie wiem. Proszę mi oddać moje skrzynki. Bo chciałem na filmie trafić Dragon Lore, tak? Dla widza. No ale niestety się to... Niestety się to nie udało, przedsięwzięcie. Trafić dealorki na filmie. Na streamie się udało, no ale no póki co cel jest, żeby tutaj wrócić do tej bitwy, tak? 6 skrzynek anarchia nam zostało, no bitwa za 2300, więc... No przegranie takiej bitwy, no byłoby lekko bolesne, nie? No ta kosa dużo na pewno zmienia mojemu oponentowi. No ale tutaj gonimy, stary, 1630, a WPA za 400 zł. No ten Electric Hive? Okej, okay, no na szczęście mamy grillę za 200. Oj, ta P90 też będzie droga, bo jest minimal wear. Właśnie widziałem, że to musi być dobry stan. Więc okej, okay, bardzo dobrze. 200 do 225. No i tu raczej już się ciężko, żeby coś zmieniło. Ojej, ojojojojoj, a wupka Steamow na koniec. 4700, bardzo ładna bitwa w ogóle. Naprawdę, bardzo ładna. To mi się podoba. Takie bitwy mogę grać. Evencik oczywiście jest. Ja sobie mogę zakręcić, tak? 126 zł. Skrzyneczką najdroższą, eventową, dostać na przykład Skara 20 w Lootsport. Jak testowałem wczoraj tą skrzynkę procentową, znaczy procentową, już mi się łeb plansuje od skrzynek starych, tych procentowych, tak bardzo bym chciał, żeby wróciły. Otwierałem tą nową skrzynkę oczywiście, Cyber, ona się nazywała chyba, z tego co pamiętam. Aż muszę zobaczyć, bo nie będę mnie spokoju. Cyber Case, tak, dokładnie. Otwierałem sobie tą skrzynkę Cyber, no i trafiłem ten nóż, na który było... No nie wiem w sumie, a czekaj, muszę zobaczyć sobie tak. Zobaczmy, ile na ten nóż było procent. 0,008. To jest naprawdę bardzo mało. Ale jak widać, no jest to do zrobienia, tak? Jest to do zrobienia, więc... Dlaczego by w którejś z tych skrzynek eventowych nie spróbować trafić takiego... Takiego, wiesz, nożyka jakiegoś fajnego, albo rękawiczek. No, że tak powiem, jest to w naszym zasięgu, tak? Jeśli czegoś chcesz, to jesteś w stanie to zrobić, tak? I właśnie, nie wiem, czy nie obrać po prostu takiej, wiesz, taktyki. No ta skrzynka kosztuje 42 zł, tamta kosztowała chyba 52,40. To nie jest jakaś kolosalna różnica, tak? A zobacz, ile tutaj mamy przedmiotów takich mega dużo wartych. No mamy M9 Tiger, tu mamy Szafira, mamy Emeralda nawet. Mamy Glovesy, no ja z tych Glovesów nawet byłbym zadowolony. No kosztują 1800 zł. Ledwa 400. Okej, okay. Daleko rozmiar z tej rzeczy. No ale jaka jest jakby... Jaki z tego wniosek, z tego co mówię? Może po prostu... przydusić tą skrzynkę eventową. Co wy na to? Musicie dać mi znać w komentarzu. Co wy sądzicie o tym pomyśle? Żeby zrobić jakiś odcinek, gdzie dusimy tą skrzynkę, tą Tifkun, tą najdroższą eventową i próbujemy z niej trafić coś najlepszego. Musicie mi koniecznie dać znać o tym. No i oczywiście weźcie udział w kalendarzu, nie? Napisz mi to właśnie i dopisz do tego numerek z kalendarza, jaki chcesz, nie?
I zrobimy tak, że wylosujemy spośród osób, które taki komentarz zostawią. Żeby było tak dla urozmaicenia. Żeby sprawdzić, czy na pewno oglądać te filmy, tak? No i oczywiście sub z dzwonem, no to chyba nie muszę mówić, że łapa w górę też, że dołączyć na Discorda też trzeba, bo jak cię nie ma na Discordzie, to no nie możesz wygrać, nie? No i oczywiście kodzik Croxy na CSGO Skinsia. Wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz sobie oczywiście, doładuj, no i wpisz oczywiście tutaj kodzik Croxy przez 2x. Możesz sobie go wpisać przed każdą wpłatą i za każdym razem dostaniesz 2,50 dla nowych użytkowników, jak jesteś oczywiście nowym użytkownikiem. No ale 10% więcej do każdej wpłaty. A 10% więcej, no stary, wpłacasz 100, masz dychę za darmo. No nic, tylko korzystać. No, a z kodem Croxy oczywiście nie muszę mówić, że dropy najlepszy, tak? Najlepszy. Jak chcesz być szefem totalnym, jak chcesz być gigaczadem, to se kod użyj. Jak chcesz oczywiście są pełnoletnie. Otwórzmy sobie jeszcze kilka tych skrzynek. Bo już trochę je otwieram. 150. No kurczę, otwieranie tamtej skrzynki na tamtym filmie, jak oglądałeś, to też mi trochę czasu zajęło, żeby tą kosę trafić, nie? Tego talona. Zajęło mi chyba z 10 minut na pewno otwieranie tamtej skrzynki. Bo chciałem właśnie zrobić odcinek, gdzie otwieramy tylko tamtą nową skrzynkę. No i chciałem też coś ciekawego z niej dropnąć, nie? No ale no tutaj kurczę. No też już chwilę tą skrzynkę otwieram. Nie dzieje się w sumie nic ciekawego. Więc chyba zaraz odpuścić. No najważniejsze jest wiedzieć, kiedy odpuścić, tak? To jest, że tak powiem, złota zasada. Dobra, zróbmy tak, że jeszcze 5 otwarć z ręką na sercu. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. No i ostatnia szansa. I 5. No i odpuszczamy. No jesteśmy generalnie na minus 2000 z tej skrzynki. W międzyczasie otworzyłem sobie kilka tych nowych, tych cyber, no ale no też bez przesady, że aż tyle by mi zabrało, nie? No dobra, no jak płakałem o te procentówki, no to są jedyne procentówki, którymi mogę się nacieszyć póki co. No i z 5 luksuriosów może dorzućmy, co? Może jakiś tutaj DF też z 5. A niech będzie, czemu nie? Bitwa 3360 zł. Może kurczę z tych luksuriosów, co dzisiaj uda nam się trafić. Jak tak narzekałem na tamte eventowe, to może coś te droższe faktycznie nam tutaj zafundują dzisiaj. Zobacz, póki co Hyper Beast dla mojego oponenta. No już tutaj wyrównujemy stan rywalizacji. Również tutaj Well Worn wyglądało na takie, no minimal worse co najmniej. No ale okej. Okay. Niech będzie. Fieldtested Redline. No, troszkę tutaj to plany mi psuje. Plany wygrania. Oczywiście tej bitwy. Zobaczmy dalej. No, jeszcze 6 skrzynek AWP przed nami. No, póki co to tak szaro to widzę. Szare tutaj rzeczywistość. No, jest AWP znowu. Hyper Beast. Fieldtested. Więc 143 zł wyląduje na moje konto. No, ale tutaj no właśnie, no. Jakiś redlining by się przydał. Taka AWP-a redline, która pomoże mi trochę nadgonić. No bo mój oponent no tutaj niemalże bezbłędnie tutaj te skrzynki AWP dla niego. No tylko 3 AWP Safari Mesh, stary. 3 AWP Safari Mesh na 10 skrzynek. No będzie bardzo ciężko to wygrać. No ten Asimov, no Asimov ratuje bardzo. No ale to dalej jest minus, tak? To dalej... Oj. Okej, uratowani mocno w tym momencie. 3 skrzynki. No ten Golden Coin. No 400. Okej, tragedii nie ma. Parcie przedostatnie. No dobra. Luxurious chyba nie chce, żebym przegrał tą bitwę. Coś mi się tak wydaje. No dobra, no tu wątpię, żeby z tej skrzynki dev coś poleciało. Takiego, co mogłoby tutaj, że tak powiem, zmienić los tej bitwy. No jest dobrze, dobrze, że te skrzynki Luxurious nam tutaj uratowały ten odcinek. No bo te, no, te 50-50 AWP, no to była wyjątkowo trolerka dzisiaj, niestety. Dla nas. No zazwyczaj te skrzynki... te skrzynki coś tam mi rzucają, nie? No ale dzisiaj było naprawdę bardzo słabo. Zwłaszcza, że nie dostałem żadnego redline'a. Żadnego, więc no cieszę się, że tą bitwę udało się wygrać, tak? No mamy 6100 zł z tej bitwy, to jest naprawdę bardzo dobrze rozegrana bitwa, bardzo dobrze.
No i mamy w sumie tyle kasy, co mieliśmy już przed pójściem na tą skrzyneczkę eventową, tak? Więc... No kurczę, przydałaby się jakaś nowa skrzynka, nie? Czy z Guski jest jakaś taka droższa? Jakaś w ogóle taka seria może skrzynek? Ojoj, hej, bardzo ładnie mam wrażenie, że tutaj poleciało. No... Zawsze jakiś delikatny plus, nie? Z te 200. No tutaj powtóreczka z rozrywki. No tu już chyba widzę większy potencjał, chociaż nie, tam był good night. No dobra, nie będzie. Ale mamy ponad dwa... Mieliśmy ponad dwa koła. No niestety te same rękawiczki... No takie skrzynki nie zwracają. 1300 zł. No próbujmy. Może z tej skrzynki jakaś tutaj meduza w końcu, że tak powiem, sypnie. Oj, myślałem, że tu zostanie. No ale okej, tu chyba nawet lepiej jest. 1700. Mogło być lepiej. Okej. Ej, tego noża chyba jeszcze nie trafiłem z tej skrzyneczki, coś mi się wydaje. Ale mało wbrew pozorom. Wydawało mi się, że tu może być 3000 nawet z tego otwarcia, no ale... Uznajmy, że... Okej. 9800. Coś nie możemy przekroczyć tej bariery 10 koła. Znaczy, możemy, tak? No, była przekroczona ta bariera, ale... Ale co, no... Otworzyłem sobie jeszcze, nie? Jeszcze sobie otworzyłem tej skrzyneczki. No jest nowa jaka sloter. 1800? 1700, okej. Okay. No kurczę, ja tu mówię, no poluję na coś lepszego, no jakaś... Nie no, meduska, jakiś marble. Zobaczcie, że te procenty nie są złe na te skiny. Na meduzę 0,03%, to jest bardzo dobry procent. Oj, zostań tu. Zostanie, okej. Okay. No tu będą strzykoła na pewno. 3600. 3600. No teraz nawet jak nic nie dostaniemy, to będzie i tak... Ten balans nasz na granicy 10 tysięcy. No właśnie. Więc póki co, no jest okej. Okay, jest okej, okay, jest fajny profit z tego filmu. No ale no mówię, no ja tu poluję na jakiegoś hole, na jakąś dealorkę. Na jakąś meduzę, na coś top. Na coś top. Tutaj chyba byłoby lepiej, no ale te rękawice... Oj. Oj, 800 tylko? No dobra. Ej, coś czuję, że znowu ten odcinek... Nie wiem, ja ostatnio takie długie filmy wam robię. Przecież jak mam vibe, to mogę stary do was gadać 20 minut te skrzynki otwierać. A ja nie wiem, czy wy chcecie takie długie filmy. Nie wiem, no daj znać stary, czy ty to w ogóle oglądasz jeszcze, czy ja mówię do, nie wiem, do monitora po prostu. 1000 zł, ujujuj. Dobra, może kilka na szybkim. Spróbujmy. 1400, kontrol... Chciałem powiedzieć, kontroluję budżet. I gdzie budżet? Budżet mi spierdolił, halo? Co tu się stało? Okej, okay. No to chyba jednak nie będzie dłuższego filmu, coś mi się wydaje. No to Luxurious, klasycznie, na odkute, tyś. I tyś. I coś na koniec jeszcze może, żeby dobić budżet. Za dużo. Okej, okay. No i tą nową chyba możemy. Nie możemy tej nowej. Dobra, zróbmy tak. I co mogę jeszcze? Mogę coś takiego? Mogę. Dobra, mamy to. Teraz, żeby było na pewno, że te droższe skrzynki będą potem, to robimy coś takiego. O, no i jeździ. Bitwa na dwie osoby, bitwa za 5 koła, łącznie, no, w puli będzie myślę z 10 koła, więc... Bitwa za 10 koła, tak? Na koniec, klasycznie, pan prowadzący musi coś odstawić. Więc zobaczmy. Awupa do Kałacha. 31 do 52. W ogóle ta Awupa Chromatic Aberration, ona z początku była tak ładna, jak ona wychodziła, ale potem ta cena tak zaczęła spadać, stary. 30 zł za taką Awupę. Oj, tu ładnie! No, ta skrzynka nam na pewno pomogła bardzo, żeby teraz z tej 50-50 coś dropnąć. No nie, no nie tak, nie tak! Dobra, lecimy Royal. Ona powinna w ogóle być za tymi Luxuriousami i może ich jest więcej. To kosztuje mniej, nie? No jakby ten flip poleciał, to było GG definitywne. No ale zobacz, ostatnia skrzynia Royal. No... Powiem tak, overall... Przeciętnie, dosyć. Jeśli chodzi o cały kształt skrzyneczki. Się dropu z niej, tak? Dropiła dobrze na początku, nie? Jak ją otwieraliśmy. No potem coś się kurczę zepsuło. Straciłem 5 koła na niej, co mi się bardzo nie podoba. Dalej 400 strat. Ostatnia szansa na nadgonienie. Troszkę chyba nadgonimy, co? No jednak nie. Ostatnia skrzynia. Od niej wszystko zależy. 400.
400 straty. Na tym się zakończy niestety ten film. Dziękuję za oglądanie. Weź sobie udział w konkursie, w kalendarzu. Ja się z wami żegnam. Widzimy się jutro. Siema.